Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wraz z naszą syrenią rodzinką. Spójrzcie na naszą maleńką Erin, jak sobie smacznie śpi. Oj, właśnie się obudziłaś? Oj, cześć kochanie, dzień dobry. Czekajcie, spauzowałam na momencik. Nie tak chciałam. O właśnie. Moi drodzy, zrobiłam naszej Erin pokoik. A co to? Do jakiej pracy? Co to jest? No bez jaj. Samochód dowożący do pracy Sima Elana przyjedzie za około godzinę. Ej, no przecież ja z nim nie podejmowałam, kochani, żadnej kariery. Co, gdzie ty pracujesz? Roznosicielka kawy w biznesie? No bez jaj. A Tryton? Nie, no to Tryton okej, on jest tym. No kochani, naprawdę, przysięgam wam, nie podejmowałam z Elaną żadnej kariery. W biznesie? No proszę, ja was bardzo. Nie, absolutnie, słuchajcie, ona się zwalnia z tego. Jestem w szoku. No przecież grałam sobie tutaj z nimi. Porzuć pracę. Ile sobie pograłam? Jeden dzień i nic takiego nie robiłam. Tutaj, słuchajcie, był totalnie taki leniwy dzień, leniwa niedziela. Wszyscy leżeli sobie tu na piachu. I się odprężaliśmy i tyle, słuchajcie. Dobra, bo się teraz Lana tak chce. Chciałam wam pokazać pokoik, jaki zrobiłam naszej maleńkiej Erin. Hej, Sharon! Sharon tam za oknem. O, muszę zrobić focie normalnie. Widzieliście? Kochani, co mówiłam? Właśnie, zrobiłam pokoik naszej Erin. Całkowicie wybiło mnie to z rytmu teraz, ta praca naszej Elany, nie wiem skąd to się wzięło. Zrobiłam pokoik, wracam już, tak oto wygląda, już Facebookowi widzieli, postawiłam na taką jasną zieleń, taką pistację można by powiedzieć, z pomarańczem też takim jaśniutkim, z bielą, o właśnie tak się przedstawia pokoik, może ze ściankami wam pokażę. Proszę, ja was bardzo, kochani. O, właśnie tak wygląda. Tu taki misio, widzę, że już tu, bo tu lalka była, ta creepy laleczka od niej, ale ona sobie już ją wzięła. Tu przy nóżkach miał ten misiu. Ona sobie już ją wzięła i właśnie chciałam się was, kochani, zapytać, czy ja mogę zmienić kolor ubranka tej lalki, bo mi się nie podoba. Zmieniłabym na jakiś jaśniejszy. Jak już ją ma mieć, to dobra, ale niech przynajmniej ładnie będzie ubrana. I tu dałam taką krówkę, wcisnęłam tutaj tak w ten kąt, żeby ona mi tej lalki tu nie dawała. Bo ta lalka jest za duża, ona mi tu wyłazi, przez tą poduszkę mnie wkurza. Niech sobie ją ma już w wyposażeniu. Dzień dobry, kochanie. Czy ty się wyspałeś? Co ty masz z tymi oczkami? Czekajcie, włączę. Jestem głodna. Proszę mnie nakarmić. Jeść! Dajcie mi jeść. Tryton, ty jeszcze śpisz. Elana, chodź. Wyściskaj. Zmienisz jej pieluszkę. Czekajcie, zmienimy jej pieluszkę. Wiecie co? I nakarmimy ją na krzesełku dla dzieci. Zniesiemy sobie ją tam na dół. Moje kochane dzieciaki. Ty, maleńka. Skyla. Wiesz co? Byś musiała już wstać i zjeść sobie coś. Która jest? No, okej. Okay. Zjedz sobie coś. Tu nasz ten jest, się czuje fantastycznie, nasz Skyr. Zostaw już tę książeczkę. On chciał grać w gry rano, ale ja mu dałam, żeby sobie poczytał jakąś książkę. Jak nie masz co robić, to sobie, kurde, poczytaj, facet. I zaraz pójdzie nakarmić Sharuna, bo on też jest głodny. I w ogóle chciałam wam powiedzieć, że Sharun dzisiaj ma urodzinki. Tak, maleńki? Tak, właśnie o tobie mowa. Ty masz urodzinki dzisiaj. Tu zostawimy tatę. Tata był wspaniały. Tu muszę powiedzieć o Trytonie, słuchajcie, bo całą niedzielę zajmował się maleńką. Całą niedzielę się zajmował maleńką. I tutaj po prostu brawa dla taty. Był wspaniały. Elanie zmieniłam piżamkę, słuchajcie, zmieniłam jej włoski takie do spania. Zmieniłam w ogóle strój też Trytonowi, jeden na co dzień. Dałam im zimowe, poprzebierałam ich trochę tam, pozmieniałam właśnie codziennych ubrań też chyba z Kylie, jak się nie mylę. Tu dodałam też ubrania naszej Elanie, ale wiecie co, nie będę wam tego już pokazywać w kasie, będziecie to widzieć na nagraniu po prostu. I wiecie co, ściągnęłam Elanie te niebieskie końcówki, bo miodzio z rana, słuchajcie. Ściągnęłam Elanie, zjedz, oddam jej nowy strój kąpielowy. Ściągnęłam Elanie, słuchajcie, końcówki niebieskie, na moment pauzuję, bo troszeczkę mi się bagowały te włosy, właśnie ten kolor niebieski w niektórych fryzurach, bo niektóre fryzury od jednych autorów, tam od jednego autora są, na nich były właśnie te końcówki praktycznie niewidoczne niebieskie, musiałam wzmacniać kolor. A właśnie na następnych, kiedy wzmocniłam te niebieskie końcówki, wyglądało to paskudnie, takie granatowe, a ona ma dużo tych fryzur, więc stwierdziłam, że sobie daruję, słuchajcie, na razie te niebieskie końcówki i
I tyle. Zmień strój na co dzień. Ja jej dam, słuchajcie, 3, 1. Co ty masz? Czekajcie, bo się musi wczytać. Chciałam wam pokazać. Pokażę wam w dwójeczce, co ma. Elana, pokaż się, bo tak tu stoisz. O, zobaczcie. Ale te oczy. Zmień minę. Weź no, zrób jakąś. O. Dałam jej taki ogonek. Właśnie w tych włosach praktycznie były niewidoczne te końcówki, a w tych, co miała przed momentem, takie granatowe, chamskie, i stwierdziłam, a dobra, już jej ściągnę. Zobaczcie, tak wygląda Elana. Fajnie, nie? Jak nastolatka, ale mamuśka, fantastycznie. Słuchajcie, wygląda. I strój numer 3 jeszcze wam pokażę. O, to jest świetna. Świetna taka, słuchajcie, w klimacie sukienka. O, zobaczcie. Idź tutaj, kochana. Tak ją pokażę wam. Zobaczcie, ta znowu z tymi oczami. Weź no, zrób jakoś, o. Ale stanęłaś, kobieto. Tutaj ciuchy będą leżały, słuchajcie, bo ten... Dobra, tak już wam pokażę ją, o. Zobaczcie, taką sukienkę. Dałam jej taką teksturę właśnie z tymi... To są liście chyba, nie? Palmowe. I takie właśnie... Czekajcie. Takie sandałki brązowe, skórzane. Wygląda po prostu fantastycznie. Dobra, to sobie zostań już w tym, już cię nie będę tam... Tak, dzieciaki ja już zostawię sobie w spokoju, bo one zaraz pójdą do szkoły. Ej, ty miałaś nieodrobioną pracę? Serio? Ja myślałam, że wszyscy poodrabiali. Odrobiłaś już, tak? Oj, wiecie co, a to ten chyba odrobił, a ja na nie... O kurde, nie przypilnowałam. Dobra, oni się teleportują. Wiecie co, muszę wam powiedzieć, że nie będę używała tego kodu do teleportacji, bo tak. Najpierw wszyscy mi mówili, że mam że mam używać tego kodu, a jak zaczęłam go używać, to znaczy raz go użyłam, to wszyscy mi wołali w komentarzach, żebym go nie używała, bo sobie schrzanie, sejwy. I mam sobie kupić tą taką platformę teleportacyjną i ja sobie to zrobię, tylko wiecie co, nie mam na razie jeszcze tylu punktów, a potrzebuję ile? 75? Platforma, no, 75 tysięcy. Ona miała co prawda już więcej, nasza ta Elana, ale ja jej kupiłam, kochani, nie tak, tak wam chciałam pokazać, ja jej kupiłam to i Trytonowi to samo, twój Syreni Sim nie musi już regularnie pływać, by zachować swoje rybie cechy. Ponieważ ja chcę, żeby Elana i Tryton byli już do końca życia syrenami. A wiecie, jak się wyprowadzimy kiedyś tam z naszą Skylą, to może tak się stać... Wiesz co, przebierz ją. Może tak się stać, że oni coś tam, wiecie, sami będą ze sobą i nie zadbają o siebie i nie będą już tymi syrenami. A ja bym chciała, żeby byli cały czas... Na co dzień dwa. Ubierz jej strój kąpielowy, taki ładny. I wiesz co? Weźmiemy sobie... A co ona ma w dwójeczce? Przebrała... Aha, czekajcie. Dobra, teraz... O, jaki ma strój kąpielowy z takim misiem na zadku. No to chodźcie, dziewczyny. No to chodźcie, dziewczyny. A może ty byś ją troszeczkę ten... Tylko, że ty ją chyba przebierzesz wtedy... Gdzie by tu znaleźć to miejsce takie, żeby... Baw się w oceanie z Erin. O, dobra. Niech się pobawią trochę dziewczyny. Ty jesz coś, Tryton? Zjadłeś? Wiesz co jeszcze byś musiał? Idziesz popływać chyba, nie? Jest. Dobra, to chodź tutaj sobie popływasz trochę, bo nawodnienia co prawda... No chyba teraz już by nie stracił łusek, ale przynajmniej się dobrze będzie czuł, zobaczcie. Dzieciaki mi poszły już do szkoły. Normalny wysiłek. Wiesz co, Skyr, poznawaj nowych przyjaciół. I wiesz co, ty też poznawaj nowych przyjaciół, dobra. Jak tam zwierzaki moje? Tu sobie drapie. A ten sobie drapie też grzbiet. Chodźcie, zobaczymy. Dziewczyny się bawią. Przebierzesz ją? Nie, nie przebiera jej. O, jak fajnie. Czekajcie, takie rozmyte te kontury są zawsze, nie? Przy tej wodzie. Czekajcie, ustawię tak ładnie dziewczyny. O, właśnie tak. I może zrobimy im focie? Co wy na to? No dobra, bo podstrykałam troszeczkę, ale nie mogłam się po prostu oprzeć, bo to jest tak piękne, tak urocze. O, jakie fantastyczne. Okej, kochani, obiecuję jeszcze raz im dać tutaj, żeby się pobawiły, albo o, teraz, bo po tyle zdjęć, wiecie, wstrykałam, a nie chciałam was tym zanudzać, więc pauzowałam. Teraz już patrzymy, już się skupiamy na dziewczynach, po prostu są przesłodkie, nie? Takie piękne interakcje, słuchajcie. O, nie mówcie mi, że deszczyk pada. Nie. Ale dalej słoneczko świeci, także okej. No tak? Tak, się bawimy w wodzie. Tutaj dzieciaczki w szkole. Okej, to się nie muszę przejmować. Tryton? Tryton pływa. No dobra.
to my sobie zostajemy jeszcze tutaj z dziewczynami. Szkoda, że pada. Mam nadzieję, że przestanie. Nie sprawdziłam pogody. Mogłam sprawdzić pogodę. Już dziewczyny, koniec? Dobra. Słuchajcie, wiecie co? O, jest tryton tam. Zobacz. Zobacz, Erin. Tatuś tam pływa. Zobacz. Połóż maleńką tu. Jej nic nie będzie. To jest syrenka, także ona w deszczu jak najbardziej może sobie być. Tak tylko na nią zerknę, czy nie trzeba jej czegoś. Czegoś, tak. A może... Co ty tam chcesz? Znakuje mnie. Moje kochane... Nie, tu zwierzaczki dobrze się czują. Wiesz co, to chodź ją troszeczkę pouczysz. Więcej, czekajcie. Ucz chodzić. O, bo tryton już zaczął. Tryton już zaczął ją uczyć. Tu dam temu, żeby wąchaj, przyjazne, zacieśniaj więzy, żeby tu trochę chłopaki, słuchajcie, pobyli ze sobą, nasze zwierzaczki, żeby się zaprzyjaźniały. No, a niech Elana ją troszeczkę pouczy, słuchajcie, chodzić, bo tryton już zaczął, jak widzicie, i... O, poznała kogoś tam Skyla, fajnie. Ślicznie. Kurde, chciałam taki ładny widok wam, wiecie, pokazać tutaj to morze, ale kurde, takie rozmazane właśnie te kontury zawsze przy tej wodzie. Tryton? Już skończyłeś? Już chyba skończył. Wiesz co? Wiesz co? Bo ty na kompa ciśniesz, widzę. I jeszcze do syna. Kurde, mogłam zastawić tam na ciebie pułapkę. Szkoda, że tego nie zrobiłam. A tak mi przyszło na myśl właśnie, żeby zastawić pułapkę tutaj na kogoś. Chodź, Tryton. Ty będziesz malował. Maluj portret. Aha, to ale będziesz robił zdjęcie jej. Elana Bloom, a weź zrób tak, zobaczymy. Chyba podejdzie i zdjęcie jej zrobi, jak się nie mylę. Niubu, niubu. Dobra, dziewczyny, niech się uczą. Fajny ma ten strój, nie? Takie w kwiatuszki niebieskie. Znaczy, wy już wiecie, co widzieliście ten strój, tylko ja mu zmieniłam właśnie ten, teksturkę, nie? To jest fantastyczne tu w trójce, że można robić takie rzeczy, słuchajcie. To jest fantastyczne. Dobierać kolorystykę, wzory i tak dalej. Idziesz jej robić zdjęcie, czy będziesz tak malował? Aha, bo ona będzie chyba musiała przyjść tutaj. Dobra, to chodź na chwilę, Elana. Mała się tam zajmie. Zobaczcie, jak ja mylę, dziewczynki. Widzieliście to? I to nie pierwszy raz, bo jak grałam sama, to też mi się to zdarzało. Muszę ją też nauczyć jeszcze, słuchajcie, korzystania z nocniczka. Czy ty możesz coś z nim? Nie, nie możesz z nim. A ty możesz ją niuchnąć? Możesz ją niuchnąć? Podążać możesz. A możesz coś tu przyjazny. A powąchaj ją. A później tu pójdziesz jeszcze do niego. Powąchać, przyjazne, zacieśniaj. I możecie się pościgać trochę jeszcze. Poniuchaczaj małą. Zobacz, czy ma czystą tą pieluszkę. Ojeju, nie mogę normalnie. Rozwala mnie to. Darmowy mecz. Przyjdź na darmowy mecz na stadionie przed upływem czasu, albo poprawić swoje... Hej, dobra, ja mu to zaznaczę. Ostatnio też coś zaznaczyłam i nie wykonałam. Maleńka, chodź tutaj do stolika. Baw się klockami, bo tu nie możesz jeszcze, nie? A tu co byś mogła? O, tu się możesz pobawić jeszcze w, tutaj, w tym zamku z piasku. Pęcherz, ja tak patrzę tylko, bo tutaj trzeba Szaruna pilnować, żeby go karmić. Ale on będzie miał dzisiaj już chyba urodzinki. Mam nadzieję, że tak. No, mała sobie weszła, słuchajcie, pod ten. Czy ty mu pozujesz? Nie. Kurde, czekajcie, bo co on robi? Porozłaziły się już, simy głupiutkie. Maluj portret Elany. Bo tu pewnie nie ma miejsca, ona tu nie wejdzie. A, teraz do mnie to dotarło. Wiecie co? To nie, 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 nie. Czekaj chwilę. Zrobimy to inaczej. Ja to, tą sztalugę na razie, słuchajcie, przestawię może gdzieś tutaj. Niech on maluje na dworze. Gdzie tu jest takie w miarę... Dobra, tu może być. W miarę takie, słuchajcie, miejsce właśnie... albo tak, bo jak będziesz portret malował, to pewnie ze zdjęcia, to fajnie by było, żeby był taki widok w miarę, nie? O, tak. Nie wiem, gdzie ona stanie. Było dobrze, było dobrze! Dobra, teraz myślę, że będzie już okej. Chodź, Tryton. Elana, dobra. Ty sobie później coś zjesz. W ogóle tak, muszę podzielić im te. Jeszcze jedna sprawa, bo wam nie powiedziałam bardzo ważnej rzeczy. Skąd mamy tyle kasy? Słuchajcie, posprzedawałam Elanie... Właśnie, właśnie coś miałam zrobić przy was. Sprzedałam Elanie te kryształy, niektóre muszle i tak dalej, bo ona bardzo dużo miała tych rzeczy w wyposażeniu. Bo mi zabrakło na ten pokoik dla...
Aha, w ten sposób. Zabrakło, ale się ustawiłaś, Elana. Mogę na ta... Nie, tak chciałam. Jak to ustawić? Nie będzie za fajny ten portret, ale dobra, już to zostawię. Słuchajcie, zabrakło mi na pokoik właśnie i musiałam posprzedawać niektóre rzeczy tutaj z wyposażenia Elany. Ona tego miała mnóstwo, ale jeszcze tu mi zostało i chciałam wam pokazać. 9, słuchajcie, wielki ingot, palat, coś tam. 4,352. Sprzedaję to, bo chcę to przy was zrobić. Czekajcie, tak to miałam zrobić. Zobaczcie, 26,302. Od razu to sprzedaję. I tu jeszcze, słuchajcie, 18,154. Ja to sprzedaję, bo ja zbieram na kurort. Nie wiem, muszę właśnie jeszcze sprawdzić, ile on tam jest. To coś chyba, to jest 140, jak się nie mylę, tysięcy. A w ogóle chodźcie, sprawdzimy, ile on jest wart. Będę mogła to zrobić. Dobra, cicho, tego nie było. Ile on jest wart? 275 701, a ja myślałam 140. O kurde. No to trochę. Twoja rodzina ma za mało pieniędzy. No ma za mało. Dobra. No to kurde, 300 byśmy tak potrzebowali, nie? Uszczę się. No ale ty masz kurde tę cechę, to ja nie wiem, o co chodzi. Weź Elana, idź. On tu teraz będzie, to idź sobie, popływaj. Popływaj sobie. Patrzcie, ten portret. Może nie będzie taki zły, kurde. No zobaczymy. Mógłby namalować wszystkich, nie? Co robisz, maleńka? Dobra. W tym stroju przesłodkim. Zobaczcie, to jest taki strój z pandą. Jeszcze są takie inne z misiami, ale wzięłam jej z pandą i zmieniłam właśnie na takie... na niebieściutki. Tu jej Elana właśnie włoski, słuchajcie, tak, taki kucyk na boku jej związała, żeby jej nie było gorąco, nie? Na plaży. Ale pogoda paskudna. Ej, weź się, gościu, strać mi z tym aparatem. Pogoda paskudna. Mam nadzieję, że później się poprawi. Elana się tam, słuchajcie, nawodni fajnie. Później będzie musiała coś zjeść. Dobra. Wiecie, co chciałam jeszcze? Chciałam ich wysłać do restauracji, ale tylko Trytona i Elanę. Fajną taką, ubrałam jej sukienkę znowu, taką bardzo letnią. Trytona też tak fajnie właśnie w takich jasnych kolorach. I chciałam, żeby tak sobie po prostu wyskoczyli sobie wieczorem na jakiegoś drinka, żeby sobie coś zjedli do jakiejś restauracji. Dzieciaki będą w domu już tu się ogarniać. Wezwiemy opiekunkę. Ta opiekunka jest bardzo fajna, ta dziewczyna taka młodziutka, co tutaj przychodzi do naszych... Wszystkie dzieci w twojej rodzinie pójdą jutro na wycieczkę szkolną do miejsca o nazwie Laboratoria Serpentynowe. Czy chcesz podpisać zgodę na ich udział w wycieczce? Zostaną wtedy zwolnione z wszelkich zaplanowanych na ten dzień zajęć pozalekcyjnych. Boże, jak ja czytam, przepraszam. Oczywiście, że tak. Wiecie co? Wiecie, że nasza Skyla jeszcze ani razu nie była na tym balecie. Ja nie wiem, kurde. Ja ją mam tam wysyłać? Czy ona sama idzie? Nie wiem, o co tu chodzi. Musiałabym też jeszcze Skyra zapisać właśnie na scouting. Słuchajcie, kiedy robimy urodziny naszej Skyli. 34 jej zostały jeszcze dni. Ja myślę, że może za dwa odcinki, to znaczy ten i jeszcze dwa. Co wy na to? Jeszcze, żeby pobyła troszeczkę tym dzieckiem i później zmienimy ją w nastolatkę. W ogóle chciałam wam powiedzieć, że Skyla zaczęła ostatnio właśnie się interesować swoim miastem rodzinnym, że tak powiem, o tam, gdzie się urodziła, czyli Isla Paradiso, i wypytuje właśnie Trytona i mamę też, gdzie właśnie, jak tam wygląda, gdzie się urodziła i tak dalej. I tak chciałaby chyba tam, słuchajcie, się wybrać, także zobaczymy. Zaśpiewać wymyślonemu przyjacielowi. Może właśnie jak będzie dorosła, to będzie chciała właśnie odwiedzić miejsce swojego urodzenia, prawda? I w ogóle rodzinne miasto Trytona, prawda? No, całkiem nieźle, Tryton, ci powiem. Całkiem nieźle ci to wychodzi. Elanko, co ty robisz? Użyj parasola. Chodź. Nakarmisz Szarunka. I jeszcze, wiesz co, go wyszczotkujesz, a później zajmiesz się nieco sobą. Zjesz i... no i później pójdziesz, siusiu, ale to już sama sobie będziesz mogła zaznaczyć, Tryton. Wiesz co, zostaw to, bo ja ci przestawię już też talugę tam później na ten, a na górę na ten balkonik, a teraz chodź. Chodź, pouczysz ją troszeczkę chodzić. Albo nie, najpierw, proszę bardzo, tu, czekaj, Tryton. Ucz korzystania... Tak to miałam zrobić, bo ja skasowałam tej.
Okej, słuchajcie, musiałam zresetować całe miasto, bo coś gra zaczęła mi mulić i właśnie jak tak mam od czasu do czasu, to najprawdopodobniej przez mody też, słuchajcie. Więc zresetowałam moich simów, ale dzieciaki i tak już skończyły szkołę, także nic się takiego nie stało. Kochani, więc zrobimy tak. Nasza maleńka jest głodna, więc Tryton, nakarmisz ją. A w ogóle tak mogłam zrobić. Czekaj, bo ty ją tylko włożysz. Karm na krzesełku dla dzieci. Elana, ty zjadasz. Jedz. Tu moje dzieciaki kochane też są głodne. Wiecie co, czekajcie, bo ja muszę podzielić te wodorosty. Elana chyba ma najwięcej. W ogóle trzeba by się wybrać do tego. Trzeba by się wybrać do sklepu. Wiecie co, ja zaraz z nimi pojadę właśnie na... do tej restauracji, o właśnie, tak? Więc po drodze wskoczymy do sklepu i kupimy trochę tych wodorostów. Oni się tym najbardziej, słuchajcie, najadają. To jest trochę wkurzające, bo ja bardzo lubię gotować w Simsach. Zjedz sobie tego wodorosta. Ale mówię wam, ryba z frytkami, też im tam gotuję właśnie takie rzeczy i to nic nie daje. Oni i tak są dalej głodni. Tu jest, okej, zdrówko, kochany, zdrówko. Dałeś jej jedzonko? Dałeś jej jedzonko, no to fajnie. Też sobie zjedz. Słuchaj, mój drogi, energia, Elana. W sumie jest okej, no usiądź. O, właśnie, szykuje się remont salonu, bo jest za mały i w ogóle jest jakiś taki... nijaki, o, jest po prostu nijaki. Szykuje się remont salonu, bo nie podoba mi się, nic tu nie ma, tak jakoś taki dziwny, w ogóle jest za mały. Ktoś tu by musiał wyciągnąć maleńką. 17.43, czy ona jest... No, jeszcze wiecie co, można by ją dać na górę. Także... Więcej. Zmienię ten strój... Nie ten. Zmień strój, który ona ma to? O, ten. I wiesz co, weź ją tutaj, daj na górę. Podejdź tu. Co, nasz ten jest bardzo głodny. On tu ma wspaniałe żarcie. Niech sobie zje. Tu jest okej. Okay. Tu dzieciaki też się mogą zająć później Szarunem. Szarun, miałeś mieć urodzinki. I co? I nic. Będziesz miał w następnym odcinku. Nie wiem, czy właśnie już położyć naszą... Wiecie co, ja już ją chyba położę. Chociaż troszeczkę jej zabawy brakuje. To ją zostawimy tutaj. To ją zostawimy. Ona się jeszcze chwilkę może pobawi. A opiekunka już ją włoży do końca. Tak mi się wydaje. Chodźcie do tej restauracji, co? Lecimy? Lecimy. Dobra, słuchajcie, wyjątkowo jeszcze dzisiaj, w dzisiejszym odcinku postanowiłam użyć właśnie tego kodu i teleportować ich tutaj przed tę knajpkę, ponieważ to by trwało wieczność. W ogóle opiekunki nie wezwałam, ale zaraz powinien wyskoczyć mi komunikat. Zobaczcie, tak wygląda ta knajpeczka. Kurde, pogoda nam się tak strasznie schrzaniła, jestem niezadowolona. No ale dobra, proszę, jak teraz mi gładko ten gra chodzi po resecie całego miasta. Zapomniałam, wiecie co, bo od czasu do czasu właśnie to robię. Nawet jak nie mam problemu z grą, to po prostu robię i tam mam... Widzieliście, ile kilkanaście tysięcy obiektów, nie, zresetowanych, gdzieś tam się zatrzymują te simy i tak dalej, i to też wpływa na grę. Proszę bardzo, jak teraz fajnie się gra. Kochani, ale tak, chciałabym bardzo, żebyś ty, moja droga, przebrała się w strój, o właśnie ten wizytowy, Tryton, ty też. Zmień sobie strój, nie wiem, czy oni się tutaj przebiorą do tej restauracyjki. Elana... Pokaż się, patrzcie, jak ładnie wyglądają. Tak, Elana ma taką śliczną właśnie ten sukieneczkę w czerwone kwiatuszki, taką letnią. Tryton, pokaż się, podejdź tutaj. A Trytona ubrałam właśnie o tak. Nie, podejdź tu, nie cofaj się, tylko podejdź. O, tak właśnie wygląda. Piękna twarz w tym świetle. Takie jasne ma, słuchajcie, uwielbiam tę koszulę z tą kamizelką taką, po prostu uwielbiam ją. Chodźcie. Jedz na mieście, jedz tutaj z innymi, oczywiście. Wezwij opiekunkę, oczywiście z Elanką. Chodźcie, zjecie sobie tutaj coś. Jesteście najedzeni, ale to dobrze, że są, słuchajcie, najedzeni, bo totalnie bez sensu by było takie wyjście, wiecie, jakby byli głodni, bo oni i tak by się nie najedli i tak by się nie najedli. O, niech sobie tutaj wskoczą. Do takiej knajpeczki na wyspie. Ale ładnie ubrani. Dlatego nie chciałam jej tu jakiejś balowej sukni, wiecie, bo to nie jest taka aż knajpka, nie wiadomo jak. O, 5,69, nie tak drogo, nie? Ale taka sobie, o, restauracyjka właśnie na wyspie, więc taka letnia, ta sukieneczka pasuje jak najbardziej.
Nie zachwyca cię jakość spożywanego posiłku. Czy chcesz go odesłać, czy zjesz to i tak bez marudzenia? Nie, nie, odeślemy, bo ja się nie chcę źle czuć. O, 500 simoleonów. Szef kuchni z wdzięcznością dziękuję ci za szczerość. Wręczył ci nagrodę dla najodważniejszego klienta oraz wypłacił premię w wysokości 500 simoleonów. Wiecie co? My sobie już ich zostawimy. Muszę nazbierać na tę platformę koniecznie, słuchajcie. Co robisz? Hej, widziałam cię tam, maleńka. Widziałam cię tam. Szarun się schował pod drzewem. Boleje. Nie, on chce do niej iść. Szarun, ty jesteś już śpiący. O, przyszła już. Idzie do Szarunka? Idzie do Szarunka. Skyla, gdzie biegniecie? Chciałam, żebym miał urodziny już w tym odcinku, ale chyba, kurczę, nam się nie uda. Moja kochana, ty musisz odrobić zadanie. Gdzie ona ma zadanie domowe teraz? Tu. Gdzie ty je dałaś? Znowu idzie na to drzewo. Ty odrobiłeś? Odrabiaj lekcję. Coś mi się wydaje, że tu nasz Skyr będzie lepszym uczniem. Myślałam, że Skyla, ale... Coś... Co się stało? Co się stało? Dlaczego nie możesz? No co nie możesz? Nie możesz odrobić pracy domowej? Weź mi, nie gadaj. Co cię zablokowało? Chodź tutaj, podejdź tutaj do mnie, chodź. Podejdź do mnie, chodź. Tam też ktoś krzyczy. Odrabiaj lekcję tu. No ale byle gdzie możesz przecież usiąść? O co ci chodzi? Słuchajcie, nie wiem, co się dzieje dzisiaj z moimi simami. No zobaczcie, on na siłę gdzieś się chce wepchać. Gdzieś, gdzie nie może tego robić. Ten tu ją położył, zobaczcie. Albo ta ją wzięła. Podejdź tu, chodź. Na siłę gdzieś chce od... No patrzcie! Moje simy po prostu oszalały. Oszalały moje simy. Wiesz co? Wybierz właściciela łóżka. Tak, bo ja ten... zresetowałam właśnie. Śpi. Bo on jest też zmęczony. Rano odrobi, słuchajcie, tą pracę domową. Skyla, kurde, ty też jesteś zmęczona. Jeszcze tam szalejesz na tym drzewie. Weź sobie zjedz. Ty już też już połóż. Ty już też już, tak. Połóż już też maleńką, bo ona też jest zmęczona. No. Też już chyba pójdzie spać, tak mi się wydaje. Nie wiem, co, o co mu chodziło z tą pracą domową. Ciekawa też jestem bardzo, gdzie ona dała swoją. Czekajcie, nie dała jej tutaj gdzieś... Nie widzę. Wyłącz. Słuchajcie, nie wiem, nie widzę. Nie wiem, gdzie dała pracę domową. Czy ja mogę kupić gdzieś? Czy coś? Kurde, no nie wiem. Graj w gry komputerowe. A nie możesz tu odrabiać lekcji na kompie? Zostaw pułapkę. Zastaw pułapkę, straszny komputer. Zrobię to, bo jak teraz on zaś tu przyjdzie, znaczy on tam poszedł do Skyra, ale dobra, niech zastawi. Też jesteś śpiąca. I gdzie dajesz zadanie domowe? To jest pytanie. Jak ja teraz mam z tobą, kurde, odrabiać zadanie domowe? Jak ty go nie masz, kochana? Zastaw pułapkę, straszny komputer. A ty wyłaź z tego pokoju, Skyrowi. On śpiący. Oni już skończyli? Oni już skończyli, wracają do domu, słuchajcie. Ho, 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 to potrwa. Ale zostawiła, słuchajcie, pułapkę. Dobra, maleńka, pora na ciebie. Wybierz właściciela. Dobra, jeszcze raz muszę to zrobić. Tak jest. I śpi. Straszny komputer. No, no bo kobieto, gdzie wchodzisz? Ty też, chodź jeszcze, jak już wstałeś, to zrób to samo, co siostra. Zrób to samo, co siostra, a później połóż się spać. A ty spadaj stąd, kobieto. Gdzie mi tutaj dzieci budzisz? Idź, idź. Maleńka śpi. Czekajcie, wyłącz to pomieszczenie. O, niech sobie śpi spokojnie. Dzieciaki. O, ten już tam siódemkę. No płyną, płyną, jak nic. Dobra, niech sobie płyną. Co chcesz? Dzikiego konia. No kurczę, co za babka. A, będzie czytać. No dobra, czytać sobie możesz. O, Szarun tam się położył. No dobra, niech śpi. A nasz maleńki śpi sobie. O, właśnie tutaj. Wszyscy zadbani, słuchajcie, w miarę. Także spoko. Ktoś tam się teleportował, słyszałam.
jakby. Aha, oni tak idą, ja myślałam, że oni płyną, a oni tutaj będą brodzić. Nie, nie, to ja już sobie już tutaj, słuchajcie, szybciutko teleportuję. Muszę nazbierać na tę maszynę, bo się boję, tak jak mówiliście. Kurde, boję się, że mi się ten... Skrzani mi się safe, co prawda ja mam chyba, nie wiem, 10 zapasowych. Nie, no przesadziłam, ale mam dość sporo. Jednakże wiecie, no, teleportuj. No i są. No i są. I wiecie co? Oni chcieli Barabara. Ktoś tu chciał Barabara z kimś. Aha, no oczywiście Tryton chciał. Nie tak. Nie tak. Aha, bo ty musisz teraz Tryton wybierz i nie wiem, gdzie kliknęłam. Wybierz właściciela Elana. Ale chwila, Tryton będzie mógł. Czekajcie, bo może nie na tą stronę. Elana. Wybierz właściciela Elana. Dobra, a tutaj z tej strony mam kliknąć? Tryton? Tak, dobrze, teraz będzie dobrze. Tryton tu, Elana tu, ale oni chcieli Barabara, to znaczy ten Tryton chciał. Obejmij ją. Już te, są bardzo zmęczeni, ale dobra. W tych strojach kąpielowych no stop tu łażą. Romantyczne obściskuj się. Romantyczne pocałuj. Magno. Jeszcze raz się obściskuj. I ja myślę, że to wystarczy, nie? Ona już uważa, że on jest uroczy, więc chyba jeszcze nie. Dobra. Pomiziajcie się troszeczkę. Dzieci już śpią, ogarnięte. Dzień wypoczynku za kilka dni, fantastycznie. Dlaczego nie mam ten? Aha, Jezu, ja zapominam, że to trzeba tak, przecież, że tak romantyczne. Obściskuj się jeszcze raz. Dlaczego jeszcze nie mam Barabara? Jest, Barabara, dobra. No i tu fajnie, słuchajcie, zakończymy sobie tym optymistycznym akcentem, czyli Barabara naszych simów. Zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał, kochani. Miałam mały problem techniczny, taki maleńki, nie ma o czym gadać. Jak to w Simsach trójeczce. I patrzę tak jeszcze, kurde, młody, ty jesteś strasznie głodny. Maleńka tu śpi, okej. Dobra. Dziękuję serdecznie jeszcze Lunie de Luli. Słuchajcie, bo mi powiedziała właśnie, podpowiedziała mi, jak mam przestawiać takie małe dzieci, bo pamiętacie, Erin to chyba właśnie, ona mi się przestawiła, czy jeszcze o Skyli? Wtedy to było, jak była ma... Kurde, nie pamiętam. W każdym razie chodzi o małe dzieci. I któreś z dzieciaków mi się właśnie przestawiło i nie wiedziałam, jak właśnie zrobić tak, żeby spały w nocy. I Lula właśnie mi podpowiedziała, żebym wkładała je tutaj do tych bujaczków, bo wtedy im w ogóle nie spadają, słuchajcie, potrzeby i fajnie właśnie można po prostu dziecko z powrotem przestawić na sen w nocy. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że tak, kochani. Dobra, moi drodzy, ja uciekam, żegnam się z wami. Popatrzcie, miało być Barabara, facet poszedł spać. Kobita czeka. Idź spać, Elana, smul go. Ach, holender jasny, kto mi tam dzwoni po nocy? Dobra, kochani, ja uciekam. Powtarzam to już który raz, nie wiem, który raz to mówię. Chyba trzeci, gdzie ten księżyc, zawsze tak chciałabym wam... A tu nie mamy tego księżyca, coś mi się pochrzaniło znowu. Dobra, nieważne. Dam wam na wulkan. Dam wam na wulkan. Okej, kochani. Powtarzam to już 10 raz, wiem. Ale żegnam się z wami. Przesyłam wam buziole i do usłyszenia w kolejnych moich filmikach. Pa, pa!